miał manię epistolarską. On po prostu pisał listów bardzo, bardzo dużo. Jest parę listów, w których Beksiński sam siebie analizuje. W jednym z listów, kiedy się interesował Jungiem w latach 60. bardzo, należał do takiego kręgu Oneironu katowickiego, artystów. Tam też był Henryk Waniek, tam był Urbanowicz i ci artyści z Oneironu eksperymentowali z LSD. Pod opieką lekarza on skądś zdobył ten środek i oni wszyscy brali, mieli tam takie zastrzyki, żeby to nagle przerwać. Tam pielęgniarki to wszystko podawały i wszyscy to brali, no oczywiście bardzo chętnie, bo chcieli bardzo eksperymentować z narkotykami, a był trudny dostęp, a Beksiński odmówił. Beksiński nie chciał tego, ponieważ bardzo się bał zejść do piwnicy swojej duszy. Bardzo się bał zejść tam, gdzie mógłby odkryć coś, co by mu się bardzo nie podobało. Co tam tkwiło w duszy Beksińskiego w głębi? Na pewno coś tkwiło, no przecież nie był pusty w środku i tylko malował takie obrazy, bo nie miał co robić. Ale on tam nie zaglądał, to Henryk